cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy taki filmik bardziej vlogowy. Mam nadzieję, że coś słyszycie w ogóle przez ten wiatr. Mamy bardziej vloga. Jestem na chwilowym urlopie, dlatego nie miałam czasu tak przysiąść i wam ponagrywać taki filmik siadany. Dlatego dzisiaj jest filmik chodzony i zapraszam. Moi drodzy, no i o czym chciałam dzisiaj z wami porozmawiać, to o małych psach. Weźmiemy sobie tylko to. Tara! Tara! Moi drodzy, jeżeli oglądacie gdzieś tam mojego Instagrama, albo gdzieś tam mnie obserwujecie, czy nawet tutaj na YouTubie, to wiecie, że mam szczeniaczka. I dzisiaj właśnie w tym filmie chciałam się podzielić całą moją wiedzą odnośnie takiej opieki nad szczeniaczkiem, ponieważ może ktoś z was chce sobie kupić małego pieska, a ja zanim w ogóle miałam tego pieska, to nie wiedziałam, ile rzeczy się z tym wiąże. Więc jeżeli tak zastanawiacie się nad małym pieskiem, to przychodzę do was z poradą, w ile cierpliwości i w jakie rzeczy trzeba się uzbroić. Szkoda, że nie widać mojej twarzy. O! Dobra. Mój setup jest na cegłach, także wybaczcie. Dobra, jest w miarę lepiej. Moi drodzy, może najpierw przedstawię wam mojego psa. Chociaż jeżeli oglądacie mój kanał, to już na pewno ją znacie. Chodźcie tu. Chodź, uzbrojcie się w zabawki, to na pewno. Przywitajcie się Zaro, która wszystko gryzie, jest biglem. Teraz się bawimy, więc jest trochę pobudzona. I to jest w ogóle właśnie taka śmieszna historia, bo kiedy wzięłam Zarę, ona była taka malutka, strasznie niesforna, była strasznie energiczna. Jeżeli właśnie wybieracie sobie jakiegoś psa, to szczególnie zwróćcie uwagę na to, jaka jest jaka rasa. I na to nie można machnąć ręką, że a, psa się wychowa, że coś. Każda rasa ma inne wymagania, inne potrzeby. Zara jest biglem, jest tak energiczna, że już momentami za nią nie nadążam. Ale to, co przede wszystkim wam chciałam powiedzieć, jeżeli staracie się gdzieś tam wybrać jakiegoś mojego pieska, to z jaką odpowiedzialnością się odwiąże. To jest naprawdę niesamowity obowiązek. Właściwie odpowiadacie za jedno takie stworzonko. Ono musi jeść, musi pić i trzeba wszystko je nauczyć od zera. Taki szczeniak, no co on wie? On wie... O, samolot. Panie pilocie! Jedyne, co taki szczeniaczek wie, to jak jeść, spać i się załatwiać. W wielu aspektach Zara mi przypomina takie po prostu malutkie dziecko, które jeszcze nic nie potrafi, wszystko trzeba jej pokazać, ale jest kochana, absolutnie wam nie odradzam, tylko właśnie uprzedzam, że jest to ogromna odpowiedzialność i jest tak ogromna, że aż mnie trochę zszokowała. Obecnie uczę Zarkę chodzić na ładnie na smyczy, bo tego też właśnie wszędzie ciągle gna, ciągle mnie ciągnie i właśnie tego je uczę, umiemy już podawać łapki i robić piątki. W ogóle to był jakiś cud, bo Zara jest najbardziej energicznym psem na świecie, ale podczas jazdy, jak ją zabraliśmy do domu, to spała. Cały czas spała i to jest taki pies podróżnik, który w aucie głównie śpi, więc dziękuję, alleluja, ona całą drogę spała. I koniecznie nie popełnijcie mojego błędu, że przed odbiorem tego psa nie poszłam na zakupy, nie kupiłam jej jedzenia, nie kupiłam jej jakiś tam przekąsek, zabawek i pies był w domu, musiałam lecieć jeszcze do sklepu, więc koniecznie uzbrojcie się we wszystkie takie rzeczy przedtem. I co też dla mnie było jednym z takich największych szoków, to, że naprawdę każdy pies ma inny charakter. I tutaj psy są naprawdę takie bardzo podobne jak ludzie, że każdy jest inny i do każdego trzeba się przyzwyczaić. Zarówno pies musi się ciebie nauczyć, jak i ty psa. I oczywiście pierwsze kilka tygodni były trudnych, ale to wszystko jest do przebrnięcia, no i absolutnie jest fantastycznie. A jeszcze z takich bardziej praktycznych rzeczy, w co uzbroić się przy takim odbiorze psa, to koniecznie weźcie jakiś kartonik, jakiś koszyk, taki, żeby pies mógł swobodnie w nim się poruszać podczas jazdy, czy jak go odbierzecie. Tara! Nie wolno! I tak. To są właśnie... Łapa! Piątka! Piątka! O! Łapa! Piątka! Piątka! Dobrze! Weź. Kupiłam też coś takiego. Korektor. Wiecie, że ja cienię korektor, to jest po prostu nierozerwalne połączenie. No, jest całkiem w porządku, więc... Okej.
spać. Idziemy sobie właśnie na spacerek. Sarcia się uczy chodzić na smyczy. Jeżeli też właśnie macie takie psiaczki wymagające treningu, to bardzo serdecznie polecam wam kanał Piesologii. Tam wszystkiego się nauczyłam, jak Zarka uczyć, żeby w ogóle jakoś chodziła na tej smyczy. Także próbujemy. No, moi drodzy, tu się z wami żegnamy. Zarka była grzeczniutka, więc dostaje snacka. Zostawcie nam łapki w górę, jeżeli podobał wam się filmik. Zasubskrybujcie, jeżeli chcecie zobaczyć więcej Zarki. No i na dzisiaj to już tyle. Pa!